Siema, siema, jestem Rajus Zibry, to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzony w długach. Ze mną jest Dawid z Gierlibusza. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry również widzom na czacie, którzy z nami tutaj występują. Siemaneczko, wszystkim witam serdecznie. A dzisiaj witamy was już troszkę tak później, bo mamy co prawda jeszcze kwiecień, ale prace polowe, jak chodzi o siewy, doszły do biegu końca i dzisiaj zajmujemy się trochę sadami. Co prawda dochód z nich jest taki średni. O, chyba jakieś, widzisz to? Chyba jakieś wesele jedzie. Jak chyba nic. Ta. Jak nic. No, więc ja słuchajcie. Sznur niezły jest, nie? Więc przechodzimy sobie do naszych prac dzisiejszych, bo ja dzisiaj będę obruskiwał, a Dawid będzie sobie mulczował nasze winogronka. Mimo że właśnie jak mówię, dochodu z nich nie ma dużo, to jednak jakaś robota zawsze jest i kis pieniędzy miałem robotę, bo jak to się mówiło za stare czasy, więc tak, Dawid bierze tutaj sobie dzisiaj Landini z tym Ursusem, tak? To jest chyba Ursus, tego co kojarzę. No tak, Ursus. Możliwe. Ursus Cross 1. 1 slash, czy Cross slash 1. O, tak, dokładnie. A ja dzisiaj siadam sobie do Fenda wypożyczonego z po prostu opryskiwaczem, nie? Dobra, ja już sobie siadam. Dobra. Bierzmy te jamniki i jadziemy. Jamniki, no. Jamniki. Kurde, dziękuję serdecznie JDJS za 10 zł. Kongo, oczywiście, że tak. Ale ty chłop daje. Ty jaki w ogóle fajny tablecik tu jest, nie? No mówiłem ci o tym tablecie. Ty sobie tak jakby ktoś, a nie damy zegarka, tylko damy tablet, nie? Tak, ej, strasznie to jest tak ubogo, bym powiedział, nie? Ale dzisiaj bydlaki, no konkretny zestaw jest. O, organizm, dzięki tam za follow. Najpierw idziemy chyba tutaj ten pierwszy, nie? Złapiemy się. Z tego pierwszego pola, okej? Okay? No okej. Myślę, że będzie w porządku. To się zaraz znakuje, nawet nie wiem, ile to w ogóle wchodzi, ale widzę, że wchodzi sporo. Więc bardzo prawdopodobne, że kupię sobie jeszcze jednego Mausera. Albo nawet dwa kupię sobie od razu, żebym miał na zapas. Spójrz do góry w kabinie. Zaraz zobaczymy, okej? Okay? Ale jestem ciekaw, co tam będzie w takim razie. Okej. Okay. A, on ma kurwa 4000 litrów. Ty! Tablet ma też na górze. No, mówiłem ci, że tablet jest na górze. A ja myślałem ci o ten, o ten... Nic, no chłopie, odpalasz YouTube'a i jedziesz w pole. Dzięki JDJS za dyszkę jeszcze raz, ty się teraz wyświetliłeś, dziękuję serdecznie. Ej, ale bez kitu. To możesz się na siedzeniu rozłożyć i z YouTube'a oglądać, nie? No czyś pije się jelko, balenko, nie? No, ja wiem, elegancko. Dzięki Jakub Mycek za subika, bardzo miło mi, serdecznie, witam serdecznie, cześć. Miło serdecznie, witam serdecznie. Dobra. Ja tym fędzikiem jadę tutaj w Sonie pierwszy raz. Dawid nim zjechał, bo dopiero co go wypożyczyliśmy. A że dzisiaj dwa akcje na dwa takie zestawy, to myślę, że to fajnie jakoś tam będzie wyglądało. Ej, ale... Powiem szczerze, że no, mało no. Wywrotkę to cholerstwo jest. No to w sumie git, ale kurczę, bardzo powiem ci, że mi się rozpędza, nie? No, ma przyspieszenie niezło. Jest spoko, no. Masuj moment. No i co teraz? No jedź pan, jedź. Bo uważaj, żeby cię za głęboko w fotel nie wcisło. Co, ale tutaj nawet nie ma tego. No tego, no zagłówka, nie? Więc jak wciśnie, to kurde kark urywa. Ej, ktoś stanął zdjęcie robi. O, zaraz wypadkę i pojechał. Chyba pierwszy raz widzi takie sprzęty, tak? Chyba ta, no. Dobra, teraz będę jechał za tobą, wiesz, w takim razie to opryskiwał. Bo to tyle, nie? Więc nic trzeba robić, tylko opryskni i te. No, bo przecież winogrona były obcinane na jesień. Okej. Okay. Fajowo to idzie. Teraz tylko... Bardzo fajna sprawa to jest. Ło, kurde! Nie zdążyłem komendy. Chyba cię lekko ściągło. Trochę ściągło, no, trochę tak. Czekajcie, bo tak polecimy. Rolnik z Oli, dziękuję teraz za Znajta. Ogień Tłoki, bardzo miło mi, dziękuję serdecznie za donojcika. Żółwi na ciebie, pozdro. Szkoda, że nie ma tego w farmingu, ale powinna być kosiarka bijakowa z tym, z obrotnicą taką, tak zwaną i przełącznikiem, żeby pomiędzy tyczkami, tymi cłupkami jeździła i kosiła coś. To takie coś jest? Jest. O kurde. Nawet jest takie coś do wykaszania poboczy. O matko, po prostu dojeżdżać spoko, opcja. Do tego, do słupka z odblaskiem. Taki pręcik ci jakby rozblokowuje obrót i później na sprężynie to się wraca. Ja zaraz mam problem, chyba się lekutko zaklinowałem, trzeba podnieść troszkę. O,
Nie wiem czemu tak się zdarzyło dziwnie. A właśnie, w ogóle tak, bo może ja trochę jestem taki, wiadomo, lekko głupiutki w sensie, jak chodzi o to całe farmingi. Ale tak zapytam was, bo może wy trochę wiecie ten temat. Czyli to bierze na co dwa przejazdy robić, czy co jeden? Ja nawet nie wiem, jak tutaj wychodzić. Dobra, będę jeździł co raz chyba w sumie. Co drugi powinieneś robić. Znaczy wtedy tak się opryskuje z dwóch stron, nie? A tak, nie wiem, czy to działa na dwa rzędy, czy tak, jak to w ogóle wygląda bliska? Może mi powiecie teraz. Właśnie nie wiem, czy to jest co drugi, czy co ten. Mi się wydaje, że chyba powinieneś jeździć co drugi. Dajcie znaczy właśnie na czacie. A ty właśnie ty pytam o kolejną rzecz. Po co na przykład się ten stosuje takie właśnie to mulczowanie? Czy to chodzi o to, że to po prostu jakby chwast rośnie, który wysysa te wartości odżywcze jakby no z gleby, czy jak? W sensie po co teraz robimy takie coś, że się mulczuje to, nie? Bo wiem, że to mulczowanie się stosuje, ale jestem ciekaw właśnie po co to się robi, nie? Raz prawie się jeździ, a okej. Może pójdziemy na drugą stronę. Ty Dawid, może wiesz? Nie wiem, ogólnie tak, jeśli chodzi o mulczowanie, no to tylko żeby tą materię organiczną co nie wprowadzić do gleby, bo to ci się rozkłada, nie zbierasz tego. Ale no tak. przy drzewkach czy przy sadownictwie, czy tak jak na przykład u mnie w okolicy sadzą drzewka co nie pod sprzedaż, to też mulczują i czyszczą cały czas. To raczej chodzi o to, że po prostu, żeby to nie przerastało i nie zagłuszało może. A, no właśnie to chodzi, ale nie? Ale nie wiem. Nie właśnie, wiem, bo wydaje mi się takie dosyć logiczne było takie myślenie, że trawa, która rośnie, musi brać skądś jakieś wartości odżywcze właśnie z gleby. I żeby ta trawa nie zabierała po prostu tych wartości temu winogronu, nie? Powiedzmy, albo jakiejś uprawie. Zresztą może być bardziej też pod to, nie? Chociaż z drugiej strony tej trawa i tak rośnie cały czas, nie? Musiałbyś soki jej pozbyć, żeby tego nie było. No ale nie wiem, no w sumie mulczowanie jakiś mały procent daje do plonów, no tak, ale mówimy tutaj o farmingu, nie? A ja pytam tak, wiesz, w realu na przykład, nie? Jak to wygląda? Tak już no typowo. Bo ja ci mówię o realu, że na przykład mulczując tak jak ja łąki czy te, no to łąka na przykład jak ja już mam po 3 latach, czy sezony już przemulczowana jest łąka, bo nie jest zbierana, to ona z roku na rok coraz lepszą tą trawę ma. A, no to spoko w sumie, no. I co, to się po prostu, to jest jakby taka kosiarka, która po prostu ścina tą trawę na taką papkę, tak? Tak, robi sieczkę, no i wbija to tak lekko w ziemię. A, spoko. No w sumie taka trochę jakby, jak nie wiem, jakaś taka biomasa, coś takiego, nie, się robi. No, tak. Czyli działa to tak jak sieczka po słomie, nie, która też to lekko daje, jakieś tam tą glebę użyźnia, nie? Tak, że na przykład trawa ci się rozłoży, a jeśli chodzi o słomę, jeśli ją przyorasz, to jeśli masz zbyt niskie pH w glebie, to ci się nie rozłoży słoma i na przykład przy następnym sezonie ją wyorzesz. A, no tak, no tak. A trawa faktycznie, no trawa to zaraz chwilę momenty. Stosuje się wapnowanie. Okej. Żeby podnieść pH i ten rozkład słomy był lepszy. Wiele się nauczyłem, dziękuję. Ale nie, to spoko wiedzieć, nie? Zawsze tam wiecie, jak się coś. Znaczy inaczej, ja na przykład nie jestem rolnikiem w realu i nigdy nie byłem i nie chciałem być, ale farming gdzieś tam po prostu trochę interesuje, bo robię tego też mapy, więc myślę, że nawet warto się takie rzeczy dowiadywać w moim przypadku, bo też mogę potem coś pod to dostosować, nie? Jak mieć na uwadze, robiąc mapy, że troszkę bardziej były realne, dajmy na to, nie? Kukuję tutaj się mulczuje też, żeby robaka z łodygi wybić. A, to jest prawda, no. O, widzisz. Mądry widz się trafił. Może PDSR S2. Zobaczymy, czy się mulczuje, będzie miało sens. Jak niektórzy robią, talerzują po prostu, bo mulczerem trochę schodzi jednak. No, na pewno, nie? Chociaż nie powiem, że ja zeszły rok miałem kukurydzę tak o dla siebie, żeby pozbierać na ziarno, ręcznie oczywiście, to później moją pijakową, żeby całe łodygi się. I jakoś to wszystko poradziło, nie było problemu z tym, żeby to. Ale na pewno ciekawie to wygląda, bo tak jak same spody, to jest, to szybko idzie mulczowanie. Jak pryskam w sadach, to jak pryskam w ralu, to pryskam co rząd, aha. Znaczy, ja rozumiem, czemu się pryska co rząd, bo wtedy masz z dwóch stron jakby ogarniasz, nie? A tak wychodzi, że jeden rząd jest niepopryskany od środka, nie? Teoretycznie.
Więc no to tak, nie? Ja bym teraz jeszcze sobie co dwa, żeby łatwiej mu kręcić, a potem sobie jeszcze ojadę z drugiej strony, nie? Ale w sumie nawet nie wiem, czy to ma jakieś tam... Łapie to jakoś mocniej? Nie, Lwiska, to łapie... Tu nie trzeba jeździć co jeden. Co dwa wystarczyć. Zobaczcie, że to się opryskuje nam na połowę drugiego też, nie? Więc tutaj co dwa się opryskuje akurat. No. No, to farmingu co dwa się opryskuje, nie? Żeby to miało znaczenie, bo szerzej to łapie, nie? Znaczy, mi się wydaje, że przy winogronach raczej nie trzeba co przy razie jeździć, bo są małe, jeśli są jeszcze obcinane liście, to przecież to ci przejdzie na drugą stronę. Tak, oprysk przejdzie, nie? Gorzej przez taki sada, gdzie masz jakieś jabłka albo śliwki, coś takiego, nie? Czy jakieś tam inne rzeczy, to jest większa jakby powierzchnia, która może trzymać ten oprysk, nie? O, chyba teraz się spotkamy, wiesz? Wydaje mi się. Wiesz? No, bo ja już jest, ja akurat w momencie, kiedy ty tutaj mulczujesz. No, ale spoczko. Jak będzie gdzieś tam przy końcu tego tutaj, to myślę, że można jakąś nawet fotkę zrobić, nie? Tam za niedługo, tak żebym ci git. Może na dole zrobić fotkę? Może na dole zrobić fotkę. La 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 la. Ale nie wiem, te kurde, te mulczery takie jak tam, ja jest na przykład przy tym landini, ja nie wiem, kurde, to jest najprostszy mulczer jaki może być. Ten ursusowy ten? Tak, tylko że jedna śmieszna, to może nie śmieszna rzecz jest z tym. No. Pomyśl sobie, jakby ci taki nóż odleciał. A, no to tak. No. Trochę średniawka. Okej, okay. Nawet nie wiem, teraz fotka chyba nie wyjdzie. Może nim razem się zrobi jakąś fotkę. No, czy pan może wrzędek by tak ciekawiej wyszło? Znaczy tak, tylko najlepiej jakby jednej chałturką, drugi. Ale w ogóle to pryskanie, widzę tym opryskiem, jeszcze to w ogóle tego nie widać. Nie no, widać. Dwa rządki łapie tutaj, widzę, nie? Ale nie, mi chodzi o to, że teksturowo, że jakieś te rozpylanie, co nie? A, nie, jest tekstura. Robi się lekko ciemniejsza, no. Widać. Ale nie, wiesz co, mi chodzi ogólnie, jak to wygląda tak, o, jak patrzysz na to, nie? Nie na mapie, czy na tym. Chodzi ci o samą tą, o glebę, tak? Na glebie. Nie. 1 zł 74 grosze. Tą giełki nie widać prawie w ogóle. Teraz to tak. A nie jak jakiś rolnik z doliny? Tak. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za donate'a. Bardzo miło mi. Mógłbyś powtórzyć, bo tutaj donate'a dostałem i chciałem odpowiedzieć, nie? Mówię, że tutaj giełki jest opryskiwacz, a nie widać od gofary. A, no troszeczkę widać tak, ale tak trzeba się przyjrzeć, nie? Troszeczkę, to powinno dużo lepiej być. No, widać. To prawda, prawda. Ja teraz patrzę, że dopiero mam tę rejestrację rajucinka. Tym, po prostu patrz. Chyba mi się nudziło kiedyś, albo coś. Cześć, Grzegorz, witam serdecznie. Cześć Paweł, Michałek, siemka. No. Ostatnie przejazd robię jak coś i będę za chwilkę jechał na kolejne pole, nie? Dobra, także, dobra. Także spoko. Nie no, w miarę to fajnie leci. W miarę fajnie, szybciutko i w ogóle. O, może wyłączymy sobie to jednak. Dobra. No. Może ktoś coś zmienia. No właśnie widzę, że to nawet spoko. W ogóle tak właśnie myślałem, że samemu to strasznie słabo z tym mulczowaniem, bo i przejechać i opryskać, ale jak bez kitu. Ma się jednak tu drugą osobę tutaj na sejwie, to robota idzie totalnie szybciej, nie? Zawsze dwie osoby idzie szybciej, no, bo to jest super. Dwie rzeczy naraz. No. Jeszcze w ogóle jakby była jakaś trzecia, to już całkiem, nie? Ale to pewnie krzyku też się powiem jakoś eventowo na jakichś tam akcjach, nie? Póki co na razie nie ma co brać krzycha, bo to nie ma nic do roboty, nie? Ale jak najbardziej będzie można pomyśleć sobie tam. Okej. Okay. Dobra, to już skończyłem. W ogóle oprysku ty idzie kot napłakał, nie? Kupiłem 4000 litrów, a zużyłem 750, nie? 350. No bo... Ale to masz, czekaj, to masz... Nie, 150 litrów zużyłem. To masz nawóz, czy to masz ten... Tu tam masz... Nie, nawóz. Sorry, 250 zużyłem, sorry, 200. Nie potrafi liczyć chyba już. Jezu, kto przyspiesza? Masakra! Lekko dałem gazon. Dzida, nie?
Tyle dobra. Co był, co, tyle, dopiero co był tutaj przewinęgany, już go, już tam. Patrz jak odcinek idzie, patrzcie to, jak Toretto. I on teraz wchodzi się na obroty, nie? Patrzcie. O. Kurwa, opryskiwać do skacze tam z Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj od razu. Nic kurwa poszanowania te sprzęty. No jest trochę poszanowanie sprzętu. To wypożyczony w sumie, ale pryskiwacz mój. Nie no, fajnie leci. Żeby tak po polnych drogach szaleć, to O, 2016 roku mnie oglądasz? Co ty gadasz, Luxonix? Ja pierdzielę, to już będzie z 7 lat. Czyli od całego farminga w sumie, nie? Miałbyś taką, po takim nie, bo 15 zacząłem robić farminga. Z kosiarką bijakową. 16? Już powiedzmy złożoną do transportu i byś w ogóle taki dołek trafił. No. To byś chwilę jechał na dwóch kołach. Tak? No, jak trafisz dobrze, to tak się jedzie. O kurde, trzeba uważać trochę. Trzeba trochę uważać, jakby co. Od 13 mnie oglądasz, ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Może robisz taką ankietkę. Mówią, ogień z rury, przód do góry, tak? A, no ta. O właśnie, dobra. A tak właśnie zapytam was widzowie, czy lubicie na przykład ankiety na YouTubku? Bo kiedyś mam takie ankiety robiłem. Jestem ciekaw, czy byście chcieli takich ankiet więcej właśnie. Bo teraz w sumie Luxonix dał mi fajny pomysł, żeby zrobić ankietkę. Od którego roku mnie oglądacie i tak dać to powiedzmy z 5 tych, nie? Z 5 takich... Się zastanawiam, czy te od obrzeża też zrobić. Z 5 takich wariantów, nie? Zobaczymy, kto ile ogląda. A nie, trzeba będzie je przyjechać. Obrzeża też trzeba robić tam te? Bo niby trawka jest, ale nie wiem. Nie wiem. A chcesz to może zrobić w sumie, nie? Czyli co, zrobimy taką ankietkę, nie? Niedługo. A to, pewnie już to oglądacie, to już ta ankieta dawno temu była. Z kilka tygodni temu pewnie. Okej, fajowo, wyjeżdżamy sobie. Byliśmy tam, to teraz tutaj. Tutaj będzie trzeba? Czy będzie za daleko? No, mogę jednak wejść trochę drugą stronę, nie? A może jest git? Nie wiem, zobaczymy. Najpierw był tam, potem... Nie, dobrze jadę. Tam, tu i to na końcu. Okej, okay, tu wszystko fajnie wychodzi. Dobra, pozostajemy ogólnie w tej nadza zrobić tylko akcję i ja już będę kończył w sumie, nie? Tutaj opryskiwanie. Kurwa, więc... to ja tak mulczowanie schodzi, bo to wolniej jeździ. No, ja jest to drugi rządek też, nie? Więc wiesz. Potem ze mną już idzie szybciej to. Więc tam się nie ma co martwić. Właśnie, ostatnio ktoś mi mówi, nawet nie wiem czy to ty, a może ktoś inny, że ktoś mi miał taką opcję, że sobie robił po prostu, żeby nie jeździć z tym pryskiwaczem raz przy co nie? Ja ci to mówiłem. O, to ja powiem teraz to może widzą, dobra? To pewnie. A bo słuchajcie, bliska, sprawa taka, że ostatnio właśnie Dawid mówił mi, że jakiś typ sobie wymyślił, to w farmingu czy w rolu było? W farmingu i to nawet są chyba na YouTubie filmiki z tym. No to nawet na TikToku to było widać. No, więc są w farmingu takie świry, które na przykład zrobiły sobie takie coś, że mają normalnie tutaj poustawiane te rzędy winogron albo oliwek i na przykład jeden rząd mają taki troszkę szerszy, w sensie po prostu postawili sobie go później, żeby przyjechał ciągnik z opryskiwaczem, podnoszą lance na fulla i opryskują wszystkie naraz, nie? Że to jest kurde IQ 300, nie? Ja myślę, że bez kitek byśmy mieli takie rzeczy robić, takie rzeczy się bawić, to kurde tylko tak to robić, nie? Bo to by było spoko. Cześć kiepski, siemka. To pole, które ja teraz robię, mulczuję jeszcze, to ty byś to na dwa razy zrobił. No, bez kitu. Dobro, przyskiwacz naprawdę na dwa razy tej dioga, to się. Dobra, to już sobie dojeżdżam do końca, ja już mam właściwie robotę skończoną. Mamy 20 minut odcinka, więc w sumie samo git. To może sobie, pod ciebie tam podjadę. I jakoś się ten... Jakoś zaraz pożegnamy. A! Tam zostało się jeszcze kilka do roboty, to może zatrzymaj się, to zrobimy miniaturkę tam. Jakąś fajną. Dobra, może nawet zjadę na dół. A, no dobra, okej. Okay. A, bo tu jeszcze masz tę stronę, okej, okay, super. No. Ty to wiesz co? To w sumie rób tam, a ja pojadę sobie w tę stronę, do ciebie. I zaraz, Albo dobra. Inaczej, stój tam gdzie jesteś, zaraz zakończymy odcinek i tam zrobimy miniaturkę już po odcinku, nie? Żeby nie było. Dobra. Więc słuchajcie bliska, dziękuję za odcinek, bardzo miło, żeście byli, i za to widać, jeszcze się pożegnamy. Dreptam. Dobra, więc dzięki za odcinek z... O kurde, przepraszam. Nic się nie stało. Nie, nic się nie stało. Dobrze, nie patrzyłeś. Coś kurwa podskoczyło, nie. Nie, to ten...
Krety, tak zarył głową w ten, w oponę, że akurat traktor podskoczył. Tak, że go przesunęło, kurwa. Tak, no, mocno leciał, dobra. Dzięki za odcinek, na kolejnych się trzymajcie się, no i cześć, pozdro, na razie, papa. Na razie.